Cześć, witajcie. To drugi odcinek naszego podcastu. Długa przerwa. Wita Was Darek i Łukasz z Edukarium. Dziś będziemy kontynuować temat rezerwy oświatowej. W pierwszym odcinku dowiedzieliście się już o kryteriach, o tym, że jest zielone światło na składanie wniosku, do kiedy taki wniosek należy złożyć, kto może go złożyć, a dziś chcemy się podzielić z Wami naszymi doświadczeniami z lat ubiegłych. Po rozmowach z nauczycielami, dyrektorami w tej subwencji, i tak naprawdę o tym dzisiaj będziemy sobie z Łukaszem rozmawiać. Zgadza się. Od 2018 do 2020 roku mieliśmy 3 lata na to, żeby zebrać troszeczkę doświadczeń. Zrealizowaliśmy setki takich subwencji, często na maksymalne kwoty 75 tysięcy często na 50, 60. Kryły się pod tymi dostawami naprawdę rozmaite rzeczy. Ale oprócz samych pomocy i tego, co przysyłaliście nam w swoich zamówieniach, wnioskach czy zapytaniach ofertowych, kryły się też pewne oczekiwania. Oczekiwania dyrektora, które trzeba sobie też szczerze powiedzieć, że nie zawsze łatwo było spełnić, ponieważ zakomunikowanie tego, co się chce, wymaga tego, aby pewne rzeczy były dokładnie opisane, a z tym też różnie bywało. I mieliśmy takie właśnie doświadczenia, że pomoce, na które szkoła decydowała się, dajmy na to właśnie z edukarium od nas, wypisała, złożyła wniosek, poszedł, przeszedł, wszystko ładnie, pięknie, ale w pewnym momencie doszło do zapytania ofertowego, w którym niestety nie było jakichś opisów, nie było specyfikacji, wymiarów, tylko hasłowo wypisane pomoce. Wygrywała inna firma, która zaproponowała tak naprawdę odpowiedniki tańsze od tego, co Państwo oczekiwaliście, i rezultatem było to, że do szkoły przychodziły rzeczy zupełnie inne. Robimy tak naprawdę, co możemy, aby takich sytuacji uniknąć. Staramy się też szkoły uświadamiać, że ważne jest to, że jeśli się na coś decyduje, to warto opisać to z konkretnymi szczegółami, podać wymiary, parametry danego sprzętu. Darku, przecież my rozumiemy to, że czasami ktoś może wybrać coś spoza naszej oferty. To jest normalne, każdy ma swoje życzenia, ale jak są dokładnie sprecyzowane, to my też jesteśmy w stanie je spełnić. Tu zwracamy uwagę na to, żeby faktycznie dokładnie przygotować taki wniosek i zwrócić uwagę już później też przy samym zamówieniu na te dokładne opisy. Jeśli nasze rozwiązania piszą się w potrzeby państwa szkoły i zdecydujecie się na to, żeby wykorzystać te rzeczy w swoim wniosku, to warto później jeszcze tego pilnować i te opisy też wrzucać do zamówień, do zapytań. Może dodam jeszcze, że są też zdjęcia pomocy, które warto dodać do opisów, o których mówisz Darku? Zwracam uwagę. Na zdjęcia, na opisy, i wtedy nie będzie niespodzianek, że przyjedzie do szkoły jakaś rzecz, która tak naprawdę w tym wniosku nie była, bo dany nauczyciel z danego przedmiotu dostaje później swoje kartony z produktami i przy otwarciu zastanawia się, co to tak naprawdę jest, bo ja tego wniosku nie uwzględniłem. Często się Państwo zastanawiacie, co tam się kryje, ale zastanawiacie się pewnie Państwo też nad innymi aspektami. Co wtedy jest ważne? Ważna jest komunikacja. A w komunikacji ważne jest to, aby mieć partnera. Mam na myśli osobę zorientowaną w projekcie. Realizując subwencję w firmie Edukarium, podchodzimy do tego też tak, że od momentu złożenia wniosku, aż po sam koniec aż po jakiś protokół i dostarczenie ostatnich preparatów, mikroskopu czy jakiegokolwiek modelu komunikujecie się Państwo z jedną osobą. No my bierzemy odpowiedzialność za te realizacje, za skuteczne złożenie wniosku, za przyznane dofinansowanie, a później za rozliczenie tego projektu. Więc pełna odpowiedzialność po naszej stronie i, i nie boimy się tej odpowiedzialności. To co Łukasz mówiłeś o tej relacji, o, o współpracy, no właśnie bardzo zależy nam na tym, żebyście też nie traktowali nas jako handlowców. Jesteśmy ludźmi i relacja człowiek-człowiek na tym bazujemy. Tutaj zależy nam na komforcie obu stron, bo jasne, no my żeby żyć musimy sprzedawać. Natomiast to jest tylko środek do realizacji tego celu, którym jest skuteczne złożenie wniosku i wsparcie szkół, aby otrzymały te pomocy dydaktyczne, jakie faktycznie chcą. Więc tutaj to, co Łukasz mówi o tej jednej osobie prowadzącej projekt, to jest ważne, bo w doświadczenia wiemy, że nie jest dobrze, kiedy jedna osoba koordynuje na przykład wniosek, później druga osoba koordynuje zamówienie, a jeszcze trzecia zajmuje się rozliczeniem. Tutaj wyspecjalizowaliśmy się w tym, aby jedna osoba prowadziła to wszystko, więc tak naprawdę mniej zamieszania, mniej jakichś zawirowań i to chcemy też od siebie zagwarantować przy okazji realizacji tej subwencji. Tak, na zakończenie chciałem tylko dodać jedną rzecz, bo powiedziałeś o takim problemie w szkole, który występuje: jeżeli gdzie ja mam położyć te wszystkie pomocy? Fajne są, super są te modele, lekcjowniki, można razem z tym wszystkim pracować. Tylko trzeba gdzieś to jeszcze położyć, a ja nie mam gdzie. Dokładnie miałem takich kilka przykładów, chociażby subwencja z, jeszcze z grudnia 2020 roku i pani dyrektor, właśnie taki problem mi przedstawia, że cieszy się, fajnie, że ma te wszystkie pomocy, natomiast jest problem z, z ich rozlokowaniem. A tak się składa, że pomimo tego, że no nie można do wniosku. O rezerwę wpisywać mebli, byliśmy w stanie po prostu dostarczyć dwa segmenty meblowe w ramach realizacji całej subwencji, do tego, aby te pomocy sobie poukładać. Problem się rozwiązał. My, jako firma, byliśmy szczęśliwi, że udało się to załatwić. Mogliśmy sobie pozwolić na to, aby w taki sposób ta sprawa się potoczyła. Dyrektor też był zadowolony, wygrany tak naprawdę był w tej sytuacji, ponieważ oprócz, oprócz pomocy, które faktycznie Chciał mieć, to rozwiązał się problem z ich ułożeniem. Pewnie nieraz takie problemy jeszcze będą występować. Musicie nam tylko o nich mówić. Wówczas będziemy w stanie znaleźć receptę, jakieś rozwiązanie na to. Dzięki.